Z tego miejsca chciałabym pozdrowić dwa lisy, Jacka oraz Anię. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie. Cześć, tu Zuza, witajcie na Książkowisku w kolejnym filmie. Przychodzę dzisiaj do Was z zapowiedziami czytelniczymi na kwiecień. Mam tutaj przygotowanych 7 propozycji, natomiast jak zwykle zaznaczam, że to nie są wszystkie nowości, które ukażą się w kwietniu, to są tylko książki, które mnie osobiście gdzieś tam zainteresowały. No i słuchajcie, bez zbędnego przedłużania zaczynajmy i 3 kwietnia ukażą się 2 książki. Pierwszą z nich jest Wznowienie gry o tron George'a R.R. Martina. Wznawia tę książkę wydawnictwo Zysk w nowej szacie graficznej. Ja osobiście nie planuję tej książki kupować i czytać ponownie, dlatego że mam wydanie angielskie i mam zresztą, tak jak tutaj widzicie na półce, też pierwszy tom w wydaniu ilustrowanym po polsku. Natomiast no, jeżeli ktoś z Was planuje zabrać się za Pieśń Lodu i Ognia i no, przeczytać pierwszy tom, no to ma teraz do wyboru również tę oto szatę graficzną. Według mnie ta okładka jest bardzo ładna. Gdybym nie miała żadnej wersji Gry o Tron, to być może bym rozważała jej kupno. No i drugą książką, która wychodzi 3 kwietnia, jest coś, co mnie już osobiście bardzo interesuje. Ja słyszałam o tej książce już na zagranicznym BookTubie jakiś czas temu i od tego czasu gdzieś tam monitoruję rynek polski z nadzieją, że ona się ukaże. Jest to książka Miki 7, autorstwa Edwarda Ashtona i również wydaje ją wydawnictwo Zysk. Jest to jednotomówka science fiction, gdzie mamy świat futurystyczny, w którym istnieje możliwość wytworzenia fizycznego ciała i przeszczepienia do niego no, jaźni, osobowości czy lub całego mózgu. Nie jestem do końca pewna, czy to jest tylko sama jaźń, czy to jest też cały fizyczny mózg. Natomiast nasz główny bohater, Miki, jest 7 wersją samego siebie już w tym momencie i pracuje on, słuchajcie, dla jakiejś takiej firmy, która terraformuje jakąś taką bardzo nieprzyjazną planetę. No i założenie tego jest takie, że on idzie tam pracować na tej planecie i za każdym razem jak umrze, no to po prostu jest przeszczepiany w kolejne ciało i znowu idzie tam pracować. I mamy te wersje, wiecie, Miki 1, Miki 2, Miki 3 i tak dalej, i tak dalej. No i cała historia zaczyna się w momencie, kiedy Miki znowu teoretycznie umiera, a przynajmniej wszyscy myślą, że zmarł, więc stworzony jest już Miki 8. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że Miki 7 wcale nie umarł i kiedy wraca, musi poradzić sobie jakoś z tym faktem, że ten Miki 8 już został stworzony, a jest to świat, w którym niezgodne z prawem jest to, żeby istniały 2 wersje tej samej osoby. I od tego momentu wszystko się zaczyna. Domyślam się, że ten nasz Miki będzie musiał pewnie coś tam zachachmęcić, żeby, wiecie, nie usunięto go z istnienia. I jest to ponoć bardzo fajna książka, za granicą zbiera dobre oceny, także ja jak najbardziej jestem ciekawa i będę po nią sięgać, no jak tylko uda mi się gdzieś tam położyć na nie moje łapska. Później, 10 kwietnia, mamy 3 książki. Pierwszą z nich jest Dom Płomienia i Cienia Sary J. Maas z wydawnictwa Uroboros. Jest to 3 tom Księżycowego Miasta i jest to książka, którą ja zaraz po premierze angielskiej słuchałam w audiobooku po angielsku. No i generalnie wiecie, czy ja tą polską wersję z Uroborosa polecam, no to nie wiem. Patrząc na poprzednie książki, które zostały przez nich wydane, poprzednie książki Sary J. Maas, które zostały przez nich wydane, no to ja osobiście tej polskiej wersji nie polecam. Ja uważam, że Sary J. Maas powinno się czytać albo w oryginale, albo wcale, ale oczywiście też rozumiem, że nie każdy jest w stanie czytać to w oryginale, no więc dla osób, które czytają po polsku i chcą przeczytać tę książkę w ten sposób, no to 10 kwietnia będą miały możliwość. Mnie osobiście ta książka się nie podobała. Uważam, że jest to jedna z najsłabszych książek Maas, jakie ona do tej pory napisała. Zakończenie tej pierwszej trylogii w tym świecie było według mnie fatalne i naprawdę, naprawdę idiotyczne. Maas w przeszłości była w stanie napisać o wiele lepsze historie, o wiele bardziej wciągające, fajne i trzymające się kupy historie, więc niestety, no ja byłam mocno tą książką rozczarowana, ale wiem, że wiele osób czeka, także proszę bardzo, 10 kwietnia będzie na naszym rynku. Kolejna książka, również z Uroborosa, jest to Księga Drzwi autorstwa Garetha Browna i jest to, wydaje mi się, jednotomówka. I z tego, co zrozumiałam, to tutaj mamy świat, w którym istnieją pewne magiczne księgi i nasza główna bohaterka odnajduje księgę, która pozwala jej przemieścić się w dowolne miejsce na świecie. Natomiast tych ksiąg, z tego co rozumiem, jest w tym świecie więcej. Oczywiście, jak to zwykle bywa w takich historiach, ludzie posiadający władzę, ludzie, którzy robią jakieś tam szemrane
interesy i tak dalej chcą te księgi zdobyć, co powoduje, że nasza główna bohaterka znajduje się w niebezpieczeństwie. No i stąd zaczyna się dalej cała historia. Jest to książka, która może nie jest na szczycie mojej listy, ale jeżeli znajdę jakąś tam wolną chwilę w przyszłym miesiącu, no to przynajmniej spróbuję do niej podejść, może w e-booku i zobaczymy, jak mi się spodoba. No i trzecią książką, która wychodzi tym razem z wydawnictwa Moondrive, jest druga część trylogii Lainey Taylor, Dni krwi i światła gwiazd. Jest to pierwszym tomem tej trylogii, była Córka dymu i kości, którą swoją drogą w tym miesiącu czytaliśmy razem na Discordzie, na patronite'owym Discordzie Książkowiska. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że mimo że jest to trylogia młodzieżowa już napisana jakiś czas temu, bo ona, słuchajcie, była napisana ponad 10 czy 12 lat temu, no już dosyć dawno, to jest to naprawdę świetna według mnie trylogia, ja stuprocentowo ją polecam i też to nowe wydanie, przynajmniej pierwszy tom był według mnie przetłumaczony fenomenalnie, niezwykle mi się podobało to polskie tłumaczenie, także ode mnie ta książka dostaje stuprocentową okejkę i mam nadzieję, że tom drugi będzie tak samo dobrze przetłumaczony jak tom pierwszy. I słuchajcie, warto tutaj może zaznaczyć, bo kiedy czytaliśmy ją, słuchajcie, razem na naszym Patronite, to właściwie wszystkim się ta książka podobała. Co ogólnie rzecz biorąc się nie zdarza, bo większość książek, które czytamy razem, my tam na Patronite mamy bardzo różne gusta czytelnicze, więc bardzo często zdarza się, że praktycznie każda książka to jest takie 50-50. Niektórzy byli zakochani, niektórym się kompletnie nie podobała, niektórzy byli zachwyceni, inni zrobili DNF-a. A tu, przy tej książce, wszyscy, którzy ją przeczytali, byli naprawdę zadowoleni, podobała im się ta książka, więc no ja z mojego miejsca mogę zapewnić tylko, że tom drugi jest według mnie jeszcze lepszy niż tom pierwszy. Także ja osobiście polecam i jak tylko wyjdzie ta wersja, to ją sobie kupuję i będę czytać ją, dlatego że ja w przeszłości czytałam tę trylogię po angielsku. Jest to jedna z moich ulubionych trylogii młodzieżowych. Uważam, że jest naprawdę napisana na wysokim poziomie i świat wykreowany w niej jest fantastyczny. No i słuchajcie, dwie ostatnie książki ukażą się 24 kwietnia i są to książki z Maga i Moondrive. Z Maga będzie to Czerwony świt Piersa Browna. Jest to pierwsza część serii Red Rising. Ja przeczytałam do tej pory po angielsku pierwsze trzy tomy Red Rising. Kocham tę serię. Według mnie jest ona fenomenalna, aczkolwiek warto tutaj zaznaczyć, że tom pierwszy jest zdecydowanie tomem najsłabszym i jakościowo odstaje od tomu drugiego i trzeciego. Tom drugi i trzeci to już są historie napisane dla dorosłych. Tom pierwszy czyta się jako trochę bardziej ambitną młodzieżówkę. Natomiast warto przejść przez ten tom pierwszy, potraktować go jako takie preludium, wstęp do tej historii, po to, żeby od tomu drugiego rozwaliło Wam mózg. Naprawdę jest to fantastyczna seria, to jest jedna z moich ulubionych w ogóle serii ever życiowych, jak na razie. No i słuchajcie, mamy tutaj świat przyszłości, to jest science fiction gdzieś tam daleko, daleko w przyszłości, gdzie świat został podzielony na kasty wedle kolorów i najniższym kolorem są czerwoni, najwyższym kolorem są złoci i każda kasta w społeczeństwie ma jakąś tam społeczną rolę, którą odgrywa. Przemieszczanie się między tymi kastami jest praktycznie niemożliwe, czyli w takiej kaście, w jakiej się rodzisz, no tak żyjesz i tak umierasz. No i na samym początku poznajemy naszego głównego bohatera Darrowa, który jest czerwonym, żyje pod powierzchnią Marsa, pomagając terraformować tę planetę do przyszłego zamieszkania i w wyniku pewnych niezwykle traumatycznych wydarzeń bardzo szybko dowiaduje się, że rzeczy nie są wcale tak, jak jemu się wydawało. No i słuchajcie, cała ta, może nie cała ta seria, ale duża część tej serii kręci się wokół rewolucji, zmian społecznych i całego tego wielkiego pytania, czy te zmiany społeczne są w ogóle możliwe, czy to jest po prostu nadal ta sama władza, tylko pod innymi kolorami na przykład. Więc jest to świetna, świetna seria i naprawdę mam nadzieję, że dacie jej szansę i nawet jeżeli stwierdzicie, że pierwszy tom jest trochę właśnie taki może niedopracowany, może trochę bardziej młodzieżówkowy niż to, co na przykład normalnie czytacie, jeżeli czytacie science fiction tylko dla dorosłych, to nie poddawać się i zdecydowanie sięgnąć po tom drugi, bo naprawdę, naprawdę przeskok jest przeogromny.
No i słuchajcie, ostatnią książką na dzisiaj, która mnie w jakiś tam sposób interesuje, jest Szkarłatna Ćma Kristen Cicciarelli z wydawnictwa Moondrive, tak jak już powiedziałam. No i słuchajcie, jest to pierwszy tom serii i jedyne, co ja wiem o tej serii, to to, że jest to jakieś tam fantazy z romansem, gdzie mamy romans pomiędzy czarownicą i łowcą czarownic. I z faktu, że ja raz na jakiś czas staram się znaleźć jakieś romantazy, które mi się będzie podobało, w większości mi się to nie udaje, czasami mi się to udaje, to spróbuję po to sięgnąć, zobaczymy, może będzie to jakaś taka fajna historia romantyczna, która mi się spodoba. Szczegółów nie wiem, dlatego że nie słyszałam za granicą nikogo, kto mówiłby o tej książce. Natomiast sam fakt tego, że mamy tutaj czarownicę i łowcę czarownic, no w jakiś tam sposób, powiedzmy, mnie interesuje. Natomiast słuchajcie, to już jest wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzach, na co Wy czekacie w kwietniu, bo tak jak już mówiłam na początku, no to, co ja tutaj wymieniłam, to jest tylko 7 książek ze całej ogromnej listy różnych książek, które będą w kwietniu wychodzić. Więc dajcie mi znać, na co Wy czekacie, bo też dzięki temu inni użytkownicy, którzy oglądają ten film, mogą sobie zjechać w komentarze i zobaczyć jakieś tam inne premiery kwietniowe. Dziękuję Wam jak zwykle za oglądanie. Jeżeli macie taką chęć, to zapraszam Was do dołączenia na naszego Patronite'a i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!